Nazywam się Marcin Mijaszewski, na co dzień studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nurkuję od jakichś 5 lat. Wybrałem nurkowanie, bo wiąże się to z podróżami oraz poznawaniem ludzi. Znajomi pytali mnie, czemu to robię i dlaczego w ogóle zanurzę się pod tą wodę. I chciałem im pokazać to, jak to się robi i wziąć ich ze sobą pod tą wodę i zaprezentować im właśnie taki styl życia. Swój kurs instruktorski zrobiłem 3 lata temu. Od tego czasu, po tym czasie stwierdziłem teraz, że czas na rozwinięcie swoich umiejętności w szkoleniu na instruktorów. Dlatego też przyjechałem, zapisałem się na kurs staw instruktora u Macieja Jurasza. Po wcześniejszych rozmowach z nim, po wyciągnięciu wniosków z całości tych naszych rozmów, stwierdziłem, że warto to zrobić u Macieja w H2O. Jeśli chodzi o ośrodek, w którym się znajdujemy tu koło Pleszewa, to na miejscu myślę mamy wszystko, co potrzebujemy. Wcześniej uczestniczyłem już w kursie IDC, który z jakichś tam względów musiał być przerwany i nie było wszystko tak dostępne. Tu wstajemy, idziemy na salę wykładową. Z sali wykładowej przemieszczamy się 50 metrów, jesteśmy na basenie. Z basenu wracamy na obiad, znowu 20 metrów. Czas można bardzo wykorzystać, a biorąc sam ośrodek, jest położony na wsi, świeże powietrze. No jest po prostu super. Prowadzę szkołę nurkowania Nitrox Divers na Śląsku od 4 lat, od momentu, kiedy zostałem instruktorem nurkowania. Nie jest to zajęcie, którym jakby zajmuję się na 100% swojego czasu, ale moja pasja, którą stało się nurkowanie, doprowadziła do tego, że każdą wolną chwilę jakby skupiam się na prowadzeniu szkoły i rozwijaniu młodych adeptów nurkowania. Jednocześnie rozpocząłem współpracę kilka lat temu z Akademią Instruktorów Nurkowania H2O. Dzięki temu zarówno moja szkoła nurkowania, jak i ja sam jako instruktor bardzo mocno się rozwijam, zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym, jak i technicznym. I to wszystko powoduje, że ta pasja staje się czymś bardzo dominującym w moim życiu. Jak oceniam, fajnie jest, jest więcej zajęć niż spodziewałem. Byłem na wielu kursach, wielu kursach i mam obraz, jak wygląda klasyczny kurs w różnych miejscach, w różnych regionach kraju. I no i tutaj jest ogrom materiału, który trzeba sobie przyswoić. Jest dużo, kadra poświęca bardzo dużo czasu na szkolenie. Angażują dużo sił. No, nie spodziewałem się tego. Do tego stopnia, że jak mówię osobom, którym jestem bliżej, jak długo mamy zajęcia, to dziwią się i nie mogą pojąć, że można tak długo szkolić się, ale to wszystko służy temu, żeby nabyć ogrom wiedzy i być dobrym w tym, co się będzie robić, więc myślę, że docelowo zamierzenie jest słuszne i dobre. Postanowiłem stworzyć miejsce, gdzie
adepci nurkowania będą mogli szkolić się, odbywać różnego rodzaju kursy, gdzie kadra instruktorska będzie mogła zdobywać pierwsze szlify. Dzięki współpracy z Akademią H2O, Akademią Szkolącą Instruktorów i wsparciu osób pracujących właśnie w tej placówce, postanowiliśmy wspólnie stworzyć ośrodek, gdzie dzięki temu, że znajduje się w nim basen, będziemy mogli przeprowadzać na miejscu szkolenia praktyczne. Basen ma głębokość 2,5 metra, dzięki temu łatwo można wykonać ćwiczenia wymagające chociażby głębokiej wody. W swojej pracy lubię przede wszystkim to, że mam kontakt z ciekawymi ludźmi. To są ludzie, którzy mają swoją pasję. Często to nie jest ich pierwsza pasja. Wywodzą się z wielu dziedzin sportu i czynnej rekreacji. Potrafią przekazać bardzo trafne spostrzeżenia, opowiedzieć wiele ciekawych historii. To jest chyba taki podstawowy aspekt, który bardzo silnie połączył mnie z grupą nurków, czyli z całą jak gdyby pasją w nurkowaniu. Irena Gilwatowska, na co dzień mam taką normalną pracę jak wszyscy inni. Poza tym mam rodzinę, dwójkę dzieci, także standardowo. Nurkuję stosunkowo od niedawna, bo od 3 lat. Wybrałam nurkowanie, bo jest to jedyna aktywność, która daje mi całkowite wyciszenie i oderwanie się od wszystkich spraw i problemów na powierzchni. Kurs w Akademii H2O. Jest to kurs prowadzony naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Z szkolenia, całego systemu szkolenia jestem bardzo zadowolony. Z początku myślałem, że co prawda będzie wyglądało to nieco inaczej, ale faktycznie kurs z dnia na dzień daje mi coraz więcej wiedzy, coraz większą pewność siebie. Mamy bardzo dużo zajęć w wodzie, to jest jednak faktycznie tutaj istotnym elementem, jeżeli chodzi o stopień instruktorski, że to nie jest czysto sucho, tylko i wyłącznie wiedza z książek, rozwiązywanie testów, tylko faktycznie to się przekłada na dużą pracę w wodzie. Trenujemy w basenie, trenujemy na sucho, robimy dry runy, wykonujemy też ćwiczenia na wodzie otwartej. Bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o naukę, bo mamy na miejscu basen, mamy część taką logistyczną w postaci gastronomii, można też od razu skorzystać z posiłków, ewentualnie ktoś jak nie posiada własnych posiłków, można też z kuchni skorzystać, możemy wykonać swój jakiś obiad, posiłeczek, przyrządzić. Miejsce bardzo fajne, spokojne, na uboczu od miasta wszelkiego zgiełku, więc naprawdę jeżeli chodzi o naukę, gdzie jest ona bardzo intensywna, to ten spokój, cisza naprawdę się przydaje, bo można się zrelaksować i troszeczkę momentami odpocząć. Maciej Jurasz, jestem ojcem 2 małych urwisów i mieszkam w Poznaniu. Nurkowaniem zajmuję się od 12 lat. Jestem paddy course dyrektorem oraz instruktor-trenerem. Jest to moje 20. edycja, a Ciebie zapraszam na kolejne.